a właściwie na wielkiej gali UNICEF-u wszystkie kolory mody. Powiedz mi, ty interesujesz się modą na co dzień. Masz swoich ulubionych projektantów? Tak, mam. Ewa Minge. Tak. Ewa Minge to jakby, wiesz, ja od wielu lat, tak, interesuję się modą, ale nie tak jak na dzień dzisiejszy, tak, no bo w tym momencie bardziej z racji magazynu, którego premiera będzie z początkiem kwietnia, tak, magazyn typowo modowy, Moda i Sukces, natomiast z Ewą Minge jakby mogłabym powiedzieć, że dorastałam, tak, bo nawet do tego stopnia, że wieszałam sobie z nią plakaty na ścianie, tak, więc tak, zdecydowanie Ewa Minge. UNICEF to przede wszystkim szereg działań charytatywnych, ale ty również udzielasz się charytatywnie. Opowiedz mi o twojej współpracy z domami dziecka i szpitalami dziecięcymi. Znaczy jest tego bardzo dużo, tak? Bo w zasadzie od 12 lat, tak jak już pomagam, to na swoim koncie mam ponad 120 placówek, różnych placówek. Są to domy dziecka, domy samotnych mam z dziećmi, są to szpitale, są to rodzinne domy dziecka i różne inne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Więc jest tego bardzo dużo. Natomiast książka, którą w tej chwili piszę, tak, będzie całkowicie związana z tym tematem, dla mnie bardzo bliskim. Dlatego, że gdzieś moje życie, tak, moje lata młodzieńcze i wszystko, co było z tym związane, bardzo przypominają to, o czym będzie książka. Będzie troszkę o mnie, będzie troszkę o życiu teraźniejszym, to znaczy o momentach, które gdzieś w tej chwili są, tak, o celach, które osiągnęłam, o marzeniach, które się w zasadzie spełniają powoli, z czego jestem bardzo zadowolona. Natomiast podstawowym tematem tej książki będzie właśnie temat placówek, temat domów dziecka, temat opiekuńczy ogólnie, tak, to co się dzieje w domach dziecka, a nie dzieje się fajnie. Będzie to kontrowersyjna książka. Zdecydowanie, tak jak moja autorka, pisarka, która pomaga mi pisać tą książkę, powiedziała, że wdepniemy w niejedno mrowisko tą książką, że jeszcze takiej książki nie było, nikt takiej książki nie napisał i no, na pewno będzie bardzo kontrowersyjna, także no, w zasadzie tyle mogę powiedzieć. Książka się ukazuje już w kwietniu. Jaki będzie tytuł książki? Tytuł książki Jej oczami. Taki był, miał być pierwszy tytuł, natomiast na obecną chwilę będzie to tytuł Zza lustra. Dlaczego Zza lustra? Dlatego, że gdzieś w międzyczasie książka zmieniła swój tor, tak? Miała być jakby troszkę bardziej taką jakby opowieścią, tak? Natomiast w tej chwili zmieniła tor na to, że to będzie wywiad rzeka, bardziej wywiad rzeka. Będzie to książka z autentycznymi przeżyciami, z tym, co widziałam, tak? To, co widziały moje oczy, to, co przeżyłam, to, czego doświadczyłam. I nie będzie niczego, co by wskazywało na ubarwianie. Nie będzie to książka taka, którą da się po prostu odłożyć i za chwilę jeszcze raz do niej wrócić, tak? Będzie ją trzeba po prostu przeczytać od początku do końca, żeby zrozumieć, jaka jest sytuacja w tych miejscach, tak? No ja nie mogę więcej powiedzieć, wybaczcie, ale chciałabym te szczegóły zachować do momentu, kiedy będzie premiera książki, na którą serdecznie zapraszam. Dagmara, dlaczego akurat portal Przeambitni.com wybrałaś na jednego z patronów medialnych dla swojej książki? Dlatego, że podobają mi się wasze wywiady. Dziękujemy bardzo. Tak, i osobiście bardzo ciebie lubię i szanuję. Jesteś wspaniałą dziennikarką i profesjonalistą. A profesjonalistów w naszym kraju jest coraz mniej i są na wagę złota. Jeśli mogę jeszcze wrócić do tego, co obecnie robię, to w dalszym ciągu oczywiście pomagam placówkom. Na tą chwilę z UNICEF-em również miałam coś wspólnego, bo współpracowałam dla dwóch szkół podstawowych, w tym jedna ze szkoła w Starych Babicach pod Warszawą. Zorganizowałam taką wymianę dzieciaków, które przyjechały po prostu z UNICEF-u tutaj do
szkoły w Starych Łabicach, a z tej szkoły pojechały dzieci do nich. To była taka jak wymiana zagraniczna, językowa, coś takiego. Więc to też jakby tutaj to, że tu jestem, to nie jest przypadkowe. A powiedz mi, jak oceniasz współczesny show biznes? Mogę się nie wypowiadać, dlatego że w zasadzie jak mam być szczera, to mnie to śmieszy. Dlaczego? Dlatego, że to, co się dzieje wokół, no niestety nie jest to ani prawdziwe, ani zabawne, tak? No jesteśmy w tym świecie, tak? No bo wykluczyć się jakby z tego nie możemy. Ja w tym momencie, będąc redaktorem naczelnym magazynu Moda i Sukces, na co dzień gdzieś będę się z tym spotykała i nie będzie to mi obce, tak? Natomiast nie chcę się dalej na ten temat, jeśli pozwolicie, wypowiadać, bo chciałabym po prostu powiedzieć na temat swojej książki, na temat swoich projektów i tego, co robię, tego, co osiągnęłam. Zachęcam do przeczytania książki, bo naprawdę warto. Zapraszam oczywiście już na nasz fanpage Moda i Sukces, na premierowe wydanie oczywiście magazynu, który będzie, ukaże się już w marcu. Myślę, że to tyle. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję również.